Miło mi bardzo gościć Państwa w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach. Dzisiejsza okazja nie jest codzienna i miejsce nie codzienne. Myślę, że 31 stycznia przy ulicy 31 stycznia, tu gdzie właśnie Brama Kochowska, więc jesteśmy na swoim miejscu. Cieszę się jako gospodarz miejsca i witam serdecznie organizatora dzisiejszego spotkania, Fundację Inicjatyw Obywatelskich, reprezentowaną przez wszystkich Państwa, szczególnie gospodarzem dzisiejszego spotkania, będzie Wam Brzunka. Witam najserdeczniej. Super. Ja jeszcze także chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te miłe słowa, podziękować za odwagę, za przyjęcie nas pod te chyba najbardziej dostojne progi w Chojnicach. I zaczynając nasze dzisiejsze spotkanie, pozwolę sobie najpierw złożyć kwiatki dla pani dyrektor. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze też wyróżnić kwiatkami pewną damę, mianowicie Karolinę Dziuber-Kimmel. Proszę Cię, Karolino. Otóż to jest, proszę Państwa, dziś mamy Wigilię jej kolejnych 18 urodzin, to po pierwsze. Po drugie, jest to osoba, dzięki której udało się całość tego projektu spiąć, całość tego projektu zakończyć i myślę, że ja mam ogromną właśnie osobistą wdzięczność dla niej za całe zaangażowanie, moc, siłę, którą potrafi jeszcze przenieść na innych. Karolinko, wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, no cóż, dla mnie muzeum nie jest takim zupełnie naturalnym miejscem. Ani dziedzina nie jest najbardziej bliska. Niemniej jednak mam taką cechę charakteru, że uwielbiam szczegóły. Uwielbiam szczegóły, uwielbiam artefakty z przeszłości i każde taki element właśnie z przeszłości zawsze skłania mnie do tego, aby zastanowić się, do kogo należał, kto był z nim związany, komu służył, jak wpływał na ludzi swojego czasu, swojej epoki. Otóż goszcząc już dość dawno temu uznanego chojnickiego skandalisty, co nie ma co trzeba powiedzieć, Mariusza Janika, tak? Wśród ogromnej ilości różnego rodzaju szpargałów, które u niego się znajdowały i znajdują, znalazłem właśnie taki szczegół. Małą płaskorzeźbę, na której wizerunku bez żadnego problemu ustaliłem, że jest to dzieło wykonane na obraz i podobieństwo Matejkowskiej bitwy pod Grunwaldem. Natomiast zamiast podpisu Jana Matejki znalazłem podpis niejakiego S. Bąskiego. I zaciekawiło mnie, któż jest ów S. Bąski. Otóż, proszę Państwa, ta mała publikacja, ta mała broszura jest właśnie zwieńczeniem moich poszukiwań. I za namową właściciela tego oto artefaktu z historii sztuki i historii Polski, który za chwilę Państwu pokażę, miałem okazję wejść w głąb tych spraw, które, jak mówię, nie są ani zawodowo, ani w zakresie wykształcenia moją specjalnością. Oczywiście robiłem to z wielkim lękiem i dlatego postanowiłem poddać się ocenie merytorycznej kogoś, kogo nikt moim zdaniem nie mógłby zakwestionować. Poprosiłem Muzeum Narodowe w Warszawie i okazało się, że nie tylko spotkała się ta publikacja z życzliwą oceną, recenzją, nie tylko z prawdziwą, głęboką pomocą w
w tym celu, aby wydać to w pełni zgodnie z obowiązującym Polsce porządkiem prawnym, głównie z zachowaniem prawa autorskiego. A Muzeum Narodowe jest dysponentem wizerunku obrazu Matejki. I wreszcie także to właśnie wypełniło się w trakcie tworzenia tego małego opracowania i zrealizowało się w tej broszurce, którą pozwalam sobie Państwu dzisiaj złożyć do rąk. Proszę Państwa, oczywiście... oczywiście bitwa pod Grunwaldem. Dlaczego Chojnicka? Dlatego, że jeden, jak nam się udało ustawić chyba tylko trzech egzemplarzy tego dzieła, które się zachowały, znajduje się w Chojnicach. Po drugie, dlatego, że udało się znaleźć związki Ewarysta Zbąskiego z Wielkopolską, o czym w lekturze. Po trzecie, dlatego, że bitwa pod Grunwaldem należy do obraz Matejki, należy do fundamentalnych, bym powiedział, archetypów polskiej kultury od połowy XIX wieku. I tak naprawdę wszelkie odniesienia do naszych dziejów skomplikowanych, trudnych, zawsze odnosiliśmy do tej daty. Nawiasem mówiąc, data bitwy pod Grunwaldem to najczęściej była jedyna data historyczna, w której większość Polaków nie miało problemu, tak? Proszę Państwa, oczywiście zapraszam do lektury, która nie jest długa. Za chwilę zaproszę Państwa także do tego, abyście się zapoznali z tym niewielkim dziełem. Natomiast cóż jeszcze od siebie? Oczywiście jestem pełny wdzięczności dla Pani dr Agnieszki Morawińskiej, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, za te miłe słowa. Niestety dziś jestem bardzo także szczęśliwy z tego powodu, że muzeum wzięło patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem. Natomiast chciałbym także podziękować i pogratulować panu Mariuszowi za to, że ma oko i wie, co trzeba na nim targu wybrać, tak? I jeszcze jeden element. Otóż, proszę Państwa, jest to kolejna publikacja Fundacji Furmana. Od ubiegłego roku wydaliśmy w ubiegłym roku 3 opracowania, w tym roku już 2. Chcemy na tym rynku wydawniczym także funkcjonować. Proszę Państwa, i chciałbym tutaj podkreślić, że ta działalność nie byłaby tak rozbudowana, gdybyśmy nie znaleźli sponsorów. Ludzi, którzy postanowili nas także wesprzeć. I dziś chciałbym także podkreślić zasługi jednej takiej osoby, mianowicie pani Lidzi Wilk. Lidzi Wilk. Istoty... Nie Lidzi. Chodź słońce. Znaczy, my się kochamy, proszę Państwa, już od 25 lat. Tylko ona wtedy była dziecko. Tak. I proszę Państwa, to jest nasz sponsor roku na rok 2013. Proszę. Należy dodać, że dzięki sponsorowi roku udało się sfinalizować 3 publikacje. Proszę Państwa, i ostatnia rzecz, tak tylko ogólnie. Otóż wszelkie zbieżności, tak, do aktualnie toczących się zmagań wyborczych, a odnoszących ewentualnie się do tej publikacji, są oczywiście całkowicie nieuzasadnione. Kiedy się zastanawiałem, jaką mógłbym być postacią, to oczywiście chciałoby się, żeby to był na przykład Jagiełło, tak? Ale jak się dowiedziałem, że ów delikwent miał aż 4 żony, w tym w 2 w wieku, które właściwie mogły być jego córkami. Wszystkie bardzo pokazane. Co za każdym razem kończyło się w przypadku tych 2 młodszych, że musiały się publicznie przysięgać, że jednak nie przyprawiły królowi rogu. To uznałem, że wolę się jednak w tym kontekście nie widzieć, tak? Ponadto mojego adwersarza pod żadnym pozorem nie chciałbym widzieć w roli Urlicha von Jungingen.
zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jednak, co by nie powiedzieć o Urlichu, był jednak rycerzem. Proszę Państwa, publikacja jest dla Państwa, publikacja jest dla wszystkich osób, które są zainteresowane, a ja przyznam się szczerze, najbardziej staram się myśleć dziś o Ewaryście Zbąskim. Dlaczego? Dlatego, że cmentarze istniejące i nieistniejące są wypełnione grobami ludzi, którzy kiedyś zrobili coś, choć troszeczkę. Tak? Choć troszeczkę. Robili coś i zrobili coś troszeczkę. Czasami jest tak, że po ich życiu zostają tylko trzy plakietki i nic więcej. Takie jak za chwilę tu Państwu pokażę. I uważam, że warto jest mimo wszystko odszukiwać takie rzeczy, doszukiwać się losów tych ludzi, przypominać ich, bo w gruncie rzeczy my wszyscy też najczęściej w życiu robimy małe rzeczy. I dzięki małym rzeczom buduje się wielkie wspólnoty. I dlatego tak ważne jest to, żeby robić małe rzeczy i nie bać się tego, że nie zawsze muszą być wielkie inwestycje, prawda? Nie zawsze muszą być piramidy. Ewaryst Zbąski jako pierwszy w Polsce postanowił technikami przy pomocy galwanizacji uzyskać dzieło sztuki. I udało mu się. I moim zdaniem przeszedł do historii i powinien być zapamiętany i powinien być przypominany. Pani dyrektor Morawińska ma podobne zdanie i muszę powiedzieć, że z tego powodu bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a to co było Ewarystą. Pani Janik może bardzo... Odejść, tak? Odejść. Jak on odchodzi, to ja mogę podejść, proszę pana.